Witam ponownie. Cóż, mieliśmy już odpowiednią pozycję, rozluźniliśmy się, również zwróciliśmy uwagę wszystkimi zmysłami, co się wokół nas dzieje, a teraz właśnie tymi wszystkimi zmysłami skoncentrujemy się na naszym oddechu. I tu dochodzimy do czegoś fundamentalnego dla Qigongu. Właściwy oddech. Właściwy oddech to jest oddech przeponowy. To jest oddech, w którym jesteśmy w stanie po prostu przewentylować całe nasze płuca. Kiedy przepona opuszcza się jednocześnie, ten ruch przepony będzie masował nasze narządy wewnętrzne. W tej pozycji musimy jednak mieć również ustawienie ciała, które po prostu nie będzie tutaj nam tego ruchu przepony w jakiś sposób ograniczać. Ale nie będziemy się teraz koncentrować na tym oddechu przeponowym, tylko sygnalizuję, że na pewno ktokolwiek będzie ćwiczył Qigong, musi właśnie popracować nad właściwym oddechem, ale jakikolwiek byśmy nie mieli oddech, ważne jest, żeby sobie uświadomić, jak oddychamy. Czy oddychamy rzeczywiście szczytami płuc, czy oddychamy tutaj bardziej jednak dołem, takim prostym ćwiczeniem, które wielokrotnie już robiliśmy i które wielu z nas może znać, jest po prostu przyłożenie sobie dłoni do górnej części klatki piersiowej i tutaj trochę tak w okolicach poniżej pępka. I jeżeli oddychamy, robimy wdech i wydech przez nos, najlepiej przez nos, to w zasadzie rusza się tylko właśnie ta dolna ręka, a tutaj praktycznie nic się nie rusza. Oddychanie szczytami płuc nie jest najlepsze, ale jakkolwiek oddychacie, to postarajmy się teraz prześledzić nasz oddech, czyli skupić się, można zamknąć oczy. Oddychamy przez nos, wdychamy przez nos, wydychamy przez nos. To jest też ważne. Jeżeli nos mamy zajęty, to wtedy możemy oczywiście oddychać ustami, ale starajmy się oddychać nosem. Więc oddychajmy. Jakkolwiek byśmy oddychali, na razie zwróćmy uwagę. Poczujmy, właśnie jak powietrze wchodzi poprzez nos, schodzi głębiej. Także śledźmy nasz oddech. Oddychając tak, jak oddychamy. A teraz postarajmy się troszkę spuścić ten oddech jednak do dołu. Może zróbmy takie proste ćwiczenie i doświadczenie. Połóżmy sobie obie dłonie tam, gdzie kończą się tutaj żebra, z obu stron i oddychajmy. I zwracajmy uwagę, starajmy się, żeby przy każdym wdechu tutaj dolna część żeber rozchodziła się i z kolei kurczyła przy wydechu. Czyli wdychamy i wydychamy. Także jak będziemy robili ze sobą tego typu doświadczenie, to możemy w taki dość prosty sposób przesunąć nasz oddech bardziej w dół, jeżeli oddychamy tylko górną częścią klatki. Także pamiętajmy, że płuca nie mają własnych mięśni. Także ruch przepony, ruch mięśni międzyżebrowych jest ważny, ale przede wszystkim przepony dla właściwego oddechu. Także w ten sposób, czy właśnie troszkę kładąc w pozycji również stojącej, kiedy mamy może mniej ograniczenia ruchu brzucha, ale jak jesteśmy już na siedząco, chodziło tylko o ilustrację. I teraz z kolei postarajmy się zastanowić nad interwałem oddechu, kiedy wdychamy i kiedy wydychamy. I na początku postarajmy się, ażeby ten wdech i wydech miały mniej więcej tyle samo czasu. Czyli na przykład możemy sobie policzyć do czterech wdech. Raz, dwa, trzy, cztery.
i wydech 4. Raz, 2, 3, 4. Także może każdy sobie troszeczkę w własnym rytmie oddechowym. I wydech. Rejestrujemy, czy mniej więcej, i staramy się, żeby wdech i wydech były na początku trochę podobne. I ogólnie powinniśmy dążyć do tego, żeby nasz wydech trwał dłużej niż wdech. Bardzo często jest odwrotnie. Także postarajmy się teraz z tego 4-4 zrobić sobie na przykład 4-6. Czyli wdychamy. Raz, 2, 3, 4. I wydychamy. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. I znowu wdychamy. Raz, 2, 3, 4. I wydychamy. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Jak zrobimy ileś takich prób, możemy pójść jeszcze dalej. Na przykład oddech. Raz, 2, 3, 4 i aż do 8. Wydech. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Także jeżeli ktoś nie ma wprawy, to prawdopodobnie już do 8 będzie trudno dojść. A taki oddech, który bardzo uspokaja, to jest oddech 4-7-8. Tam na Ćwiczenie naszej platformie znajdziecie takie ćwiczenia oddechowe, właśnie już bardziej troszkę ustrukturyzowane, ale warto właśnie na początku sobie poćwiczyć oddech, wdech, który może trwać i powinien trwać krócej, i potem wydech, wydech właśnie jest taki uspokajający. Ale taki oddech 4, na przykład 7-8, to kiedy wdychamy. Raz, 2, 3, 4. Kiedy utrzymujemy powietrze przez 7 takich samych interwałów i potem przez 8 wydychamy. Innym oddechem, który możecie też spróbować, to jest taki oddech 4, 4, 4, 4. Czyli wdychamy. Raz, 2, 3, 4. Ustawiamy. Raz, na wdechu jesteśmy 2, 3, 4, wydychamy, raz, 2, 3, 4 i zatrzymujemy na wydechu, raz, 2, 3, 4. Czy ćwiczenia oddechowe i potem zintegrowanie oddechu właśnie w ćwiczenia qigongu i nie tylko qigongu jest absolutnie fundamentalne. Oddech, należy pamiętać, jest naszą funkcją fizjologiczną, jedną z najważniejszych funkcji fizjologicznych, którą możemy kontrolować. Trudno jest kontrolować rytm serca, trudno jest kontrolować procesy trawienne, prawda, wszystkie ważne procesy zachodzące w organizmie. Oddech jest i oddech ma z kolei wpływ nie tylko na naszą fizyczność, ale również bardzo silny wpływ na naszą psychikę. Uspokojenie oddechu, to wszyscy wiemy, czasami się mówi, a odetchnij głęboko i wtedy się uspokoisz. Także pamiętajmy, ćwiczy oddech, to jest bardzo fundamentalne dla jakichkolwiek ćwiczeń qigongu, czy statycznych, czy bardziej ruchowych. Także zajmujcie się oddechem, korzystajcie z różnych technik, naprawdę warto, to jest coś bardzo, bardzo ważnego, co pozwoli Wam dużo lepiej i szczęśliwiej i relaksująco żyć.